16 stycznia wspominamy świętego Honorata, biskupa. Honorat pochodził z dostojnej rodziny namiestników rzymskich w Galii. Urodził się w drugiej połowie wieku IV. Chrzest przyjął, gdy był już młodzieńcem. Czytając żywoty świętych, zapalił się do ich naśladowania. Nie umiejąc jednak zachować miary w zadawanych sobie pokutach, nabawił się ciężkiej choroby. Gdy wrócił do zdrowia, zamieszkał na jednej z dwóch wysp Leryńskich, u wybrzeża Francji, w pobliżu Cannes. Wyspa ta potem otrzymała nazwę Wyspy Świętego Honorata. Niebawem koło mistrza zaczęli gromadzić się uczniowie i w taki to sposób powstał jeden z najsłynniejszych w średniowieczu ośrodków życia zakonnego. Klasztor w Lerin dał kościołowi około 70 świętych. W wieku IV opactwo przyjęło regułę świętego Benedykta. Od roku 1859 są tutaj cystersi. Jako opat klasztoru w Lerin Honorat przyjął święcenia kapłańskie. W roku 427 został powołany na biskupa w Arles. Przy katedrze założył klasztor i ze swymi kanonikami prowadził zakonny tryb życia. Otoczony licznym zastępem swoich uczniów, oddał Bogu ducha 16 stycznia 429 lub 430 roku. Jego relikwie zostały zniszczone przez Jakobinów w czasie rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. Zachowała się jedynie ich część. Żywot Honorata spisał święty Hilary z Arles. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Honorata, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.